Halo, halo, witam was serdecznie, z tej strony Remix, to jest powtórka z bitwy między Jakro a Pavlusem w turnieju Five Sides of War. Ich areną jest ROM Total War, czyli pierwszy ROM. No i grają jeszcze na domiar, tutaj żeby dorzucić do aklimatyczności Rzym przeciwko Rzym, z tym, że Pavlus gra Rzymem Juliuszów, a Jakro Rzymem Scypionów. Zacznijmy od prawej strony, czyli od Rzymu Juliuszów. Tutaj na pierwszą linię wziął łuczników Axiliarii, którzy już mają zasięg na samym rozstawieniu się na przeciwniki, na formację przeciwnika. Mamy tutaj za nimi kohortę miejską, cztery jednostki i o ile się nie mylę, o ile dobrze pamiętam, ta jednostka jest po prostu najsilniejsza, jeśli chodzi o rzymską armię. No i z tyłu jazda pretoriańska, czyli również najcięższa jazda, jaka jest w Rzymie. Czyli widać, że Pavlus poszedł na jakość, nie na ilość. Idźmy teraz do Jakra. U niego widać trochę większą armię. Kohorta miejska na prawej flance, dwie jednostki, triarii. Dodatkowo z przodu pierwsza kohorta. I tutaj mamy sześć jednostek. Dodatkowo kolejni Tiari i jeszcze dwie kohorty miejskiej na lewej flance. Mamy dwóch łuczników Axiliarii, mamy balistę i mamy rzymskiego generała, czyli Jakro nie ma konnicy, więc startujemy. Mam nadzieję, że nie będą się za długo strzelać. Widzimy tutaj, że już Scypion podchodzi bliżej swoimi łucznikami. No, ale łucznicy Juliusza tutaj większe zniszczenia wprowadzają, ale niepotrzebnie strzela w legionistów. Może tutaj spokojnie rozstrzelać łuczników wroga. No, już tutaj widzimy tu 50, tu 52. No, zostają ładnie tutaj baty. Tutaj jedynie strzela ta balista, która zbiera ofiary. No, ale łucznicy sobie bardzo dobrze radzą. Tutaj zaraz nie będzie jednostek miotających. Po tej stronie przynajmniej. Puścimy sobie to jeszcze szybciej, póki tylko strzelają. No i to widzimy, że już Scypion próbuje coś tutaj zmusić rywala do ataku, podchodząc i zmuszając, dorzucając pilum. Tutaj widzimy, wykonał szarżę jedną jednostką, druga jednostka poszła w ruch, trzecia jednostka poszła w ruch, czwarta jednostka poszła w ruch, cztery jednostki związane walką, dochodzą do tego jeszcze jako wsparcie na plecy swoich towarzyszy oczywiście kolejne jednostki legionistów, 6 jednostek na 4 jednostki tutaj wyszło. Na prawej flance mamy już dwie jednostki kohorty miejskiej i na lewej też. Tutaj zaatakowała się kawaleria na obydwie strony. Tutaj triarii już było, więc mogło trochę zapobiec, ale tutaj dopiero dobiegli i atakują plecy kawalerii. Teraz jazda się wycofuje, również ta, co zaatakowała lewą stronę. No ale widzimy, że samą szarżą rozjechali ponad, no, połowę kohorty miejskiej, najdroższej piechoty. A tu widzimy, że kohorta miejska sobie po prostu bałamuci pierwszą kohortę, którą wysłał Jakro. Dodatkowo tutaj mamy jeszcze tych czterech strzelców, którzy będą rozstrzeliwać, mi się wydaje, przynajmniej kohortę miejską i strzelają w tą jednostkę. Tutaj widzimy, kawaleria pięknie już zbiła morale jednej jednostki. No w sumie nawet ich zbiła. Tutaj rzymski generał już... No tutaj po prostu akt desperacji był, żeby zaatakować pretorianów na koniu rzymskim generałem. No i tutaj kawaleria, no po prostu robi rzeź na prawej stronie. Tutaj zaraz nie będzie żadnych jednostek. Morale po prostu padają. Dodatkowo strzelają jeszcze łucznicy Axiliarii. No i widzimy, tutaj już jest po prostu dobijanie przeciwnika. Widzimy, że już jest 1-0 dla Pavlusa.
jest tylko to uciekanie w rąbce. I tak wygląda pierwsza bitwa, bardzo szybka, no bo akurat w rąbce jedynce jest szybkie tempo rozgrywania bitew, także zapraszam was do kolejnej bitwy między tymi zawodnikami i czy będzie remis, czy Pawlus już w następnej bitwie awansuje rundę wyżej. Do zobaczenia.